Raz, dwa, trzy, raz. Zatrzymajcie się na chwilę. Dobra. Gram. Gramy. Ważniejsze niż świat, z czym porównać się da, Bóg nadzieja w nas. Obecność Twa. Doświadczyłem i wiem, jaką miłość dał nam, serce me wolne jest, mój wstyd odszedł nam. Obecność Twa. Duchu Święty, zapraszamy Cię, zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas. Obecność Twa. I ważniejsze niż świat, z czym porównać się da, Bóg nadzieja w nas.
nadszedł wam obecność Twa. Duchu Święty, zapraszamy Cię, zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas. Duchu Święty, zapraszamy Cię, zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas obecność Twa. Tego znać się, być blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. By poznać się, być blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. By poznać się, być blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Daj poznać się, być blisko Ciebie, tego pragnę. Chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Duchu Święty, zapraszamy Cię, zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Twa chwała jest, czym żyje serce me. Dziś prosimy Cię, znów wypełnij nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące, mówi psalmista. Te słowa psalmu dzisiaj dla naszego prymicjanta są bardzo aktualne, ponieważ szedł do świątyni po raz pierwszy jako kapłan, aby złożyć Bogu najdoskonalszą ofiarę, jaką człowiek może złożyć. To jest ofiara mszy świętej. Zaprawdę niezwykły to dzień, szczególnie doniosła uroczystość dla księdza Cezarego, ale myślę, że i dla nas wszystkich. Prośmy dziś dobrego Boga w ten piękny dzień zesłania Ducha Świętego w naszym parafialnym wieczerniku. Prośmy w modlitwie za naszego prymicjanta. Prośmy dobrego Boga o wszelkie potrzebne łaski dla Niego. Święty Jan Paweł II mówił tak, że kapłaństwo jest to wielki dar, ale zarazem i tajemnica. Oraz to, że kapłan wzięty jest z ludu i na służbę temu ludowi jest posłany. Dzisiaj chcemy uczcić tą wielką tajemnicę, ten wielki dar Chrystusowego kapłaństwa. Bądź apostołem Chrystusa na miarę Jego oczekiwań XXI wieku. Będą życzenia.
Pozwól, że ja na początku te życzenia Ci złożę słowami świętego Pawła z listu do Rzymian. Święty Paweł tak pisze: niech miłość Twoja będzie bez skazy. Podążaj za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądź życzliwy. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczaj się w gorliwości. Bądź płomiennego ducha. Pełnij służbę Panu. Wesel się nadzieją. W ucisku bądź cierpliwy. W modlitwie wytrwały. Przestrzegaj gościnności. Nie gądź za wielkością. Niech Cię pociąga zawsze to, co pokorne i szlachetne. Tego myślę, że życzę Ci ja, jak również ci, którzy dzisiaj są w naszym parafialnym wieczerniku. Daj Ci Boże jak najlepiej. Amen. Bardzo dziękuję za tak życzliwe słowa. Ja tą mszę świętą sprawuję w intencji wszystkich parafian i sympatyków naszego dzieła tutaj salezjańskiego na Stanisławówce oraz w intencji wspólnoty naszej zakonnej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze,
świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też tak jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Oblicze ziemi.
Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich, niech miła mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przybądź Duchu Święty, zeszlij z nieba wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy złości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jedno cierni nędzę. Obmyj, co nieświęte, osmyj, wlej zachętę, ulecz serca rane. Nagnij, co jest twarde, rozgrzej serca twarde, prowadź zapłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęścia bez miary. Thank you.
swojej miłości. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Nawet jeśli, drogie siostry i drodzy bracia, bardzo mocno brzmią w naszych sercach słowa Ewangelii, które usłyszeliśmy kilkanaście sekund temu, to pozwolę sobie wrócić do cytatu, który wypowiedzieliśmy mniej więcej półtorej minuty temu, a który jest równie ważny i może warto go przytoczyć w roku, kiedy mamy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, bo oprócz tego, że dzisiaj jest msza święta prymicyjna, jest niedziela, więc nasze spotkanie z Chrystusem tak bardzo upragnione, może szczególnie dla tych, którzy do tej pory uczestniczyli jedynie w transmisjach telewizyjnych, ale mamy też niedzielę zesłania Ducha Świętego. I właśnie w 1979 roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II powiedział to, co myśmy wyśpiewali dzisiaj w psalmie. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi na ziemię, na tę najbardziej wymagającą ziemię, ziemię ludzkich serc i niech odnowi oblicze tej ziemi. Kochani, kiedy popatrzymy, jak przebiegały losy naszej ojczyzny, jak ona się zmieniała, jak wiele się wydarzyło od tego momentu, kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa, to możemy przyznać z całą pewnością, że Duch Święty to nie jest jakieś wróżenie z fusów. Duch Święty to nie jest przepowiadanie przyszłości. Duch Święty to nie jest wiara w horoskopy czy inne zabobony, ale Duch Święty to jest prawdziwa, rzeczywista osoba Boża, która działa niezwykłe rzeczy. I dzisiaj mamy niedzielę zesłania Ducha Świętego. Tak się składa, że Duch Święty działa w czasie i jest wciąż aktualny. Dlatego z wielką radością patrzę na księdza Czarka, który dzisiaj jest tą ziemią, w którą wstąpił Duch Święty i dokonał bardzo wiele. I gratuluję księdzu Czarkowi. Gratuluję. Gratuluję księdzu proboszczowi, który przez
chyba 9 lat, jak liczyliśmy wcześniej, prowadził księdza Czarka, który będąc w formacji początkowej, dążąc do kapłaństwa, na pewno korzystał z wielu wartościowych uwag księdza proboszcza. Gratuluję młodzieży, nam wszystkim, którzy znamy księdza Czarka, a więc sobie też gratuluję. Kochani, jeśli jednak mówimy, że Duch Święty działa w czasie, w konkretnej historii, to chciałbym teraz odnieść się do początku pierwszego czytania, kiedy pada takie oto zdanie, kiedy nadszedł dzień, kiedy nadszedł dzień. Ten dzień nadszedł 23 maja 2020 roku w Sokołowie Podlaskim, kiedy ksiądz Czarek przyjął święcenia kapłańskie. Miałem to szczęście, że uczestniczyłem w tej mszy świętej. I drodzy, kiedy zastanawiałem się, co mogę powiedzieć podczas tego kazania prymicyjnego, to pomyślałem, że powiem wam też o tym, co mnie tak interesuje i pociąga. I sięgnąłem oczywiście do tekstu oryginalnego Pisma Świętego, do greki biblijnej i powiem wam o kilku rzeczach. Otóż, kiedy nadszedł dzień, to nie jest dokładne tłumaczenie, ale tam jest użyty taki czasownik symplero-o. Co to znaczy symplero-o? To znaczy wypełnił się, kiedy ten dzień się wypełnił. I ten czasownik, kiedy sięgniemy do słownika greki biblijnej, używany jest w dwóch miejscach. Kiedy jest opisywana łódź napełniająca się wodą, i ta łódź tak bardzo zostanie napełniona wodą, że w pewnym momencie tonie, bo jest już tak pełna. I właśnie wtedy, kiedy wypełnia się coś, co było oczekiwane. A więc 23 maja 2020 roku nie nadszedł dzień, ale wypełniło się coś bardzo ważnego. Zstąpił Duch Święty, który działa naprawdę w sposób niezwykle subtelny. Przychodzi z wielkimi darami, w wielkiej prostocie, bo Ewangelia jest prosta. Nie jest poprzedzony godzinnymi modlitwami, nie jest naznaczony jakimiś niezwykłymi aspektami choreografii, ale przychodzi w pokornej modlitwie Kościoła i dokonuje wielkich dzieł. I Bóg tego dnia też, ja patrząc tak po ludzku, mogę powiedzieć, wyraził swoją radość i też powiedział ten wyraz, który my na początku wypowiedzieliśmy, gratuluję. I tu chciałbym wam, kochani, powiedzieć o takich dwóch momentach tego dnia święceń. Najważniejszym momentem święceń kapłańskich jest moment nałożenia przez biskupa dłoni na głowy kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. I jak zwykle bywa podczas święceń, wcześniej następuje komentarz lektora, który mówi, że moment ten odbędzie się w absolutnej ciszy. I kiedy padły te słowa, była akurat godzina 12, zaczęły bić dzwony kościoła w Sokołowie Podlaskim. Było 5 święconych diakonów i przez czas, kiedy biskup nakładał swoje ręce na ich głowy, dzwony kościoła biły. I można powiedzieć, że to jest zbieg okoliczności, być może. Ale kochani, ja wierzę, że Bóg w życiu daje nam takie małe uśmiechy, które nas przekonują o tym, że On jest. I to, co się dzieje dzisiaj chociażby, nie jest naszą wolą, nie jest wydarzeniem, które sobie tutaj zorganizowaliśmy, ale jest naznaczone Jego wolą. Kiedy skończyła się msza święta i wyszliśmy z kościoła, nasze głowy powędrowały w górę, nasze spojrzenia nad Kościół, bo miał miejsce wytłumaczalny z punktu widzenia naukowego tak zwany efekt halo. Kiedy słońce formuje wokół siebie wielki pierścień, to wygląda bardzo spektakularnie i oczywiście jest to pewne zjawisko optyczne, ale czy to jest zbieg okoliczności, że akurat wtedy, akurat w tym miejscu, akurat podczas tego wydarzenia. Drodzy, Bóg się cieszy. I kiedy mówimy, że Duch Święty działa w czasie, nie jest jakąś nieogarnioną siłą, ale jest konkretną osobą,
to wiemy, że to zdanie, kiedy nadszedł ten dzień, kiedy wypełnił się ten dzień, to zdanie również miało miejsce w życiu apostołów, kiedy wszystko się zmieniło, wszystko. Kiedy już nic nie było takie jak wcześniej, kiedy wszystko było inne. Pierwszy jego opis tego dnia to są oczywiście Dzieje Apostolskie, zesłanie Ducha Świętego, który, możemy sobie wyobrazić, opisuje pewną niezwykłą sytuację, kiedy grono mężczyzn jest zgromadzonych w wieczerniku, jest tam Matka Boża, modlą się i nagle słychać szum wiatru, jakby ogniste języki. I ci, którzy wcześniej bali się, bo pouciekali spod krzyża, na którym umierał Jezus, teraz wychodzą na ulicę, żeby głosić Ewangelię. I to jest sedno daru Ducha Świętego, głoszenie Ewangelii. Nie działalność społeczna tylko, nie rozwiązywanie jakichś problemów, chociaż to też jest na tej drodze, ale głoszenie Ewangelii. I wreszcie 20 rozdział Ewangelii Janowej, który mówi nam o tym, że Jezus staje pośród uczniów i tchnie na nich Ducha Świętego. I również wtedy padają słowa, które nawiązują do tego, co się działo później w Dziejach Apostolskich. Posyłam was, posyłam was, ja was posyłam, idźcie i trudźcie się. Kochani, chciałbym jednak, abyśmy teraz zrobili krok naprzód. I jakby wiążąc to, co dzisiaj mówią nam Dzieje Apostolskie i Ewangelia Jana, i to, co dzisiaj mówi nam ksiądz Czarek swoim życiem, i to, co możemy odnaleźć w naszym życiu, żebyśmy to połączyli jednym wspólnym mianownikiem. Dlatego, że każda z tych sytuacji ma swoje przed i ma swoje po. I to, co przed i to, co po, jest połączone właśnie tym momentem przełomowym, tym dniem, który się wypełnia. Miałem okazję kiedyś spotkać pana Kazimierza Kaczora, aktora znanego z wielu filmów. I pan Kazimierz Kaczor, na pewno interesująca osoba pod wieloma względami, był też przyjacielem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I opowiadał różne rzeczy, których na co dzień nie możemy wyczytać z książek, ale rzeczy, które wypływały z ich przyjacielskiej relacji. I opowiedział, że kiedyś ksiądz Jerzy zadzwonił do niego, do pana Kazimierza Kaczora i powiedział: Kazimierzu, przyjdź do mnie, bo ja muszę iść w jedno miejsce, chcę, żebyś mi towarzyszył. I kiedy tak szli, wreszcie ksiądz Jerzy powiedział, gdzie idą. Powiedział: wiesz, mam dzisiaj wizytę u dentysty, a ja się panicznie boję dentysty. Więc tak sobie pomyślałem, że jak ty będziesz ze mną szedł, to ja na pewno się nie wycofam i dojdę do tego gabinetu. Sytuacja zabawna, ale później sobie, kochani, pomyślałem, przecież ten bojaźliwy człowiek, który bał się wizyty u dentysty, później szedł w zaparte, głosząc prawdę. Nie bał się śmierci męczeńskiej i kiedy życie postawiło go właśnie przed tym faktem, który na pewno było wiele bardziej bolesny niż prosta wizyta u dentysty, on się nie cofnął. On oddał życie za Jezusa. Oddał życie za prawdę. I dlaczego opowiadam tę historię? Bo to przed nijak się ma do tego, co jest po. Jeśli przed było takie, to w jaki sposób po może być właśnie takie? W jaki sposób to po może być tak bogate, może być naznaczone taką odwagą? Kochani, a uczniowie Jezusa? Znów sięgnijmy do Ewangelii i znów sięgnijmy do greki biblijnej, bo tutaj czytamy: wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy. Nie, kochani, to też nie jest tłumaczenie, które oddaje w pełni sens tego zdania. Bo w języku polskim drzwi istnieją w liczbie mnogiej, a w języku greckim mają swoją liczbę pojedynczą i mają swoją liczbę mnogą. Rzeczownik, który tutaj jest użyty, tyra, jest tutaj użyty w liczbie mnogiej i może oznaczać też bramy. I oczywiście chodzi być może o drzwi, ale dlaczego jest liczba mnoga? Może chodzi o bramy ludzkich serc, które zostały zamknięte. Ale zamknięte? Czasownik klejo pochodzi od rzeczownika kleis i oznacza zaryglowane z całej siły
i jest on użyty w czasie perfektum, co oznacza, że dużo wcześniej zostały zamknięte. I to zamknięcie, to zaryglowanie trwa cały czas. Zaryglowanie ich serc. I nie z obawy, ale rzeczownik phobos oznacza strach, lęk, przerażenie. Więc moglibyśmy powiedzieć, że dosłowne tłumaczenie tego zdania mogłoby brzmieć: wieczorem, gdy bramy były zaryglowane z przerażenia, bo bali się o swoje życie. Kochani, wiemy doskonale, że ci apostołowie zdradzili Jezusa, uciekli spod krzyża. Nie było ich, kiedy Jezus umierał. Piotr wyparł się, że zna Jezusa. Zamknął swoje serce. Gdyby zebrała się jakaś komisja dopuszczająca ich do święceń kapłańskich, to jestem przekonany, że żaden z nich nie zostałby dopuszczony i wszyscy mieliby negatywną opinię. Na szczęście Jezus jest Panem tego, co przed i tego, co po. I jest dawcą tego, co jest momentem przełomowym, wypełnienia tego dnia. W tekście polskim czytamy wieczorem w dniu zmartwychwstania. A tekst grecki bardzo mocno akcentuje i mówi: uses, kiedy był, un, więc, opsias, wieczór, ten hemera, dnia ekeine, tego, tam ja pierwszego, sabaton tygodnia. Nie ma słowa zmartwychwstanie, ale jest bardzo wyraźnie podkreślone, że tego dnia pierwszego tygodnia, bo jest tylko jeden taki dzień, nie ma żadnego innego, tylko jeden taki dzień. I każdy wie, że chodzi o ten dzień, kiedy wszystko się zmienia. Drodzy, czasami myślę o życzeniach wielkoczwartkowych, kiedy jest dzień ustanowienia kapłaństwa, kiedy padają bardzo górnolotne zdania, dzisiaj pewnie też będzie wiele życzeń i cieszę się, że ksiądz proboszcz przytoczył świętego Pawła, bo to, co chcę teraz powiedzieć, też w jakiś sposób do tego nawiązuje. Osobiście nie lubię życzeń Wielkiego Czwartku. Dlaczego? Bo są moim zdaniem bardzo często zbyt górnolotne. Na przykład te kapłańskie dłonie, te święte słowa, które płyną z ust księdza. Jeśli ktoś się do tego nie zdystansuje, to pomyśli, że jest idealny, doskonały i w swoim życiu, w obliczu ludzkich tragedii i skomplikowanego życia będzie dawał tylko proste odpowiedzi. Kiedyś słyszałem taki żart, że ksiądz nie idzie, ale kroczy, nie je, ale spożywa i nie mówi, ale głosi. Księże Czarku, mogę dać Tobie tylko jedną radę, którą sobie do serca jakoś głęboko biorę. Dystansuj się od tych słów. Dziękuj za nie, ale dystansuj się. Nie czuj się ważniejszy od ojca, który wstaje rano do pracy, żeby zarobić na utrzymanie swojej rodziny. Nie czuj się ważniejszy i mądrzejszy od kobiety, która samotnie wychowuje swoje dzieci. Pielęgnuj w sobie pamięć o tym, co było przed. Dziękuj Bogu za wypełnienie tego dnia. I patrz w przyszłość ku temu, co jest po. Różne są dary łaski, ale ten sam duch. I ci, którzy wyszli z wieczernika, mówili różnymi językami. Dzięki temu każdy miał szansę usłyszeć, że jest coś takiego jak ten dzień, kiedy przychodzi Duch Święty. Jestem przekonany, że ksiądz Czarek też ma swój język, ma swoje dary, aby głosić tę samą nowinę, której na imię Ewangelia. Byłem w Płocku 4 lata i 3 lata byliśmy w jednej wspólnocie. I powiem tylko o dwóch takich rzeczach, które należą do języka księdza Czarka, wydaje mi się istotnych. Na przykład, nie wiem, czy ksiądz Czarek ma domofon w swoim pokoju, ale jeśli ma, to jestem przekonany, że nie odłączył go, żeby mieć święty spokój, ale jest gotowy odbierać tę słuchawkę o każdej porze dnia i nocy. I druga taka rzecz, to wiem, że jak kawiarenka jest czynna, to ksiądz Czarek przychodzi do kawiarenki, żeby spotkać się z ludźmi, porozmawiać. Nie z płaszczyzny ambony, bo to jest zbyt proste, ale usiąść do stołu i pozwala, żeby ktoś ukradł jego czas. Dzisiaj Chrystus, tak jak niegdyś w wieczerniku, staje pośrodku nas, patrzy na to powołanie,
za które dzisiaj mu dziękujemy, i mówi nam: pokój wam, pokój tobie. Dziękujmy Panu Jezusowi za ten wielki dar życia, które ma swoje przed, ma swoje po i ma ten dzień, który zmienił wszystko. I prośmy dla księdza Czarka o wierność, aby zawsze miał w sobie na tyle Ducha Świętego, aby móc całemu światu mówić każdego dnia, że Panem jest Jezus. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany różny za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Pełni wiary i ufności módlmy się wspólnie do Pana Boga, który posyła nam swojego Ducha Świętego. Powtarzamy: daj nam, Panie, Ducha Świętego. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Módlmy się za księdza Prymicjanta, aby zjednoczony z Panem Bogiem prowadził życie zgodne z Ewangelią i służył gorliwie powierzonemu ludowi. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do biskupów i prezbiterów i napełnij ich darem mądrości, aby byli skutecznymi głosicielami i wiarygodnymi świadkami Twojego zbawczego orędzia. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do odpowiedzialnych za nasz kraj, nasze miasto, naszą lokalną społeczność i obdarz ich darem rozumu, aby potrafili ofiarnie służyć całemu społeczeństwu, pomnażając wspólne dobro. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do podejmujących trud wychowywania i kształtowania młodego pokolenia i udziel im daru umiejętności, aby byli w świecie prawdziwymi autorytetami. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do tych, którzy są prześladowani za wiarę w Chrystusa i obdarz ich darem męstwa, aby wytrwali w wierze i dali przykład chrześcijańskiego świadectwa miłości i przebaczenia. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do przeżywających różne trudności i napełnij ich darem wiary, aby potrafili odnaleźć właściwe rozwiązanie problemu i wychodzić dojrzalszymi z wszelkich kryzysów. Daj nam, Panie, Ducha Świętego. Boże, poślij Ducha Świętego do nas zgromadzonych przy Twoim ołtarzu oraz do naszych rodzin i udziel darów pobożności i Twojej bojaźni,
abyśmy w Tobie rozpoznawali źródło i pełnię szczęścia i wszelkiego dobra. Daj nam, Panie Ducha Świętego. Panie Boże, dziękujemy Ci, że posyłasz nam nieustannie Ducha Świętego i przychodzisz do nas ze swoją łaską i błogosławieństwem. Tobie chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Jak tradycja nakazuje, tacę z mszy prymicyjnej przeznaczymy na potrzeby prymicjanta. Bóg zapłaci. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego.
Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas, wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem, biskupem Mirosławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Bosko, świętym Dominikiem Savio i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się. Baranku Boży, który gładzisz.
grzechy świata. Obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem zawsze z Tobą.
Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na chwileczkę, króciutkie ogłoszenia zrobię, a potem przejdziemy do życzeń. Więc kończymy dzisiaj okres Komunii Świętej Wielkanocnej. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. I przyszłą niedzielę po mszy o 10:30 w Dolnym Kościele odbyłoby się spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. To jest dla nas bardzo ważne. Przyszłą niedzielę po mszy o 10:30. 11 czerwca mamy uroczystość Bożego Ciała, msze o 7, 9, 10, 30, procesja, ale oczywiście nie ulicami parafii, tylko wokół kościoła. No i później o 17 adoracja, nabożeństwo czerwcowe, msza o godzinie 18, ale o 20 już Eucharystii nie ma. Drugie prymicje nas też czekają, to piękny znak dla nas, gdyż 14 czerwca na mszy o godzinie 20 odprawi swoje prymicje też salezjanin, ksiądz Akacjusz Cybulski, który jako kleryk był tutaj na Stanisławówce jako asystent. Także na te prymicje też serdecznie zapraszamy. No i jak zawsze zachęcam Was do gościa niedzielnego, a w nim czy w Polsce zabraknie księży, przyszła do Płocka z wolą Bożą, domyślamy się na pewno kogo chodzi. Modlę się, aby przyszedł dobry ksiądz, bo są zmiany w naszej diecezji. To takie artykuły, jeśli chodzi o gościa niedzielnego. I pomódlmy się jeszcze za tych, którzy przeszli na drugą stronę rzeki. Izabela Wysocka, Ryszard Sobolewski, Henryk Wawrowski, Paweł Włodzyński, Maria Dębowska. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz życzenia dla prymicjanta, bo jedno dziecko kiedyś, słowo prymicjant rzadko się używa, prawda? No i nie mogło tego słowa wymówić, mówi, drogi księże policjancie. No, ale my tego słowa chyba nie użyjemy, więc powiemy drogi księże prymicjancie. Także zaczniemy od delegacji z parafii. Bardzo proszę, panie Andrzeju. Potem kto by chciał, to zapraszamy tutaj do mikrofonu i po kolei będziemy składać te życzenia. Czcigodny księże prymicjancie, drogi księże Czarku, przed tajemnicą Twego kapłaństwa klęknąć nam trzeba. Przed tajemnicą powołania pochylić się wypada. Przed Twoim danym Bogu tak zadziwić się można. Twój nieżyjący już współbrat zakonny, ksiądz Antoni Gabriel, na kolejną rocznicę swoich święceń kapłańskich napisał, że zabrakło mędrca, by powiedział, dlaczego powołał mnie Pan. I tak jest przy każdym powołaniu, kiedy to dusza odpowiada Panu Bogu tak. Tak też jest, drogi księże Czarku, z Twoim powołaniem. I pewnie będziesz się dziwił swoim przyjaciołom, że cieszyć się będą Twoim kapłaństwem. Jest wielką rzeczą kapłaństwo. Wiedział to znany poeta ksiądz Jan Twardowski, który napisał: własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam. A dalej ten sam autor napisał, nadziwić się nie mogę swojej duszy tajemnicą. Dlatego wydaje mi się, że jest tu wśród nas obecnie zgromadzonych bardzo wielu modlących się za kapłanów. I Twoje, księże Czarku, kapłaństwo zostanie również otoczone modlitewnym kokonem,
tu na Stanisławówce. Potrzeba dziś jest wielu dobrych kapłanów i są przykłady świętych kapłanów, jak święty Jan Bosko, święty Jan Wianney, patron kapłanów i ostatnio bardzo czczony święty Jan Paweł II, który kiedyś do młodzieży, a ty jesteś przecież młody, powiedział: musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Bądź zatem świętym, zaangażowanym kapłanem w budowaniu i głoszeniu Królestwa Bożego. Stanisławówka będzie ci w tym, kochany księże Czarku, pomagała modlitewną pamięcią. Szczęść Boże! Godny księże prymicjanie, dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa udzielony kochanemu księdzu i za to, że jest ksiądz wśród nas, dając pociechę, zrozumienie i miłość drugiemu człowiekowi. Duch Święty, którego zesłanie dziś świętujemy, niech napełnia serce drogiego kapłana swoją obecnością i daje siły do głoszenia Słowa Bożego. Niech ten, który jest dawcą wszelkich darów, udziela czcigodnemu księdzu łask potrzebnych w posłudze kapłańskiej i katechetycznej. Szczęść Boże! Drogi księże, w imieniu wspólnoty katechetów pragniemy wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność i złożyć Ci serdeczne życzenia w dniu Twojej mszy świętej prymicyjnej w Płocku. Ksiądz Adam w dzisiejszym kazaniu wspomniał o znakach, jakie towarzyszą nam w życiu. Mszy świętej wyjątkową uroczystość, uroczystość zesłania Ducha Świętego, a Płock to wyjątkowe miasto, gdzie króluje Pan Jezus Miłosierny. Święty Jan Bosko powiedział: ufność w miłosierdzie Boga dodaje nam zawsze odwagi. Nie ustawajmy nigdy w czynieniu dobra, a miłosierdzie Bogu będzie, Boże będzie z nami. Życzymy, abyś drogą kapłańskiego powołania w duchu ojcowskiego przesłania świętego Jana Bosko w każdej potrzebie i przedsięwzięciu pokładał całą ufność Bogu i z odwagą niósł innym te największe dobra, Bożą miłość, niezachwianą wiarę i nadzieję. Zapewniamy o naszej modlitwie i polecamy się Twojej modlitwie. Wszystkiego dobrego. Drogi księże prymicjancie Cezary, Twoje święto, które przemieniać będzie Twoje życie, jest pięknym darem i tajemnicą. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten dar, za Twą osobę, za Bożą miłość, która ten dar wyraża. Modlitwą naszych serc tę wdzięczność pragniemy wypowiadać i Tobie w niej wdzięczności towarzyszyć. Tajemnica, jesteś szafarzem Boga. Prowadź nas, służ Kościołowi i młodym, na wzór księdza Bosko my chcemy Boga. Przedstawiciele wspólnoty różańcowej, życzymy Ci u progu kapłańskiej drogi, aby Chrystus, najwyższy kapłan, błogosławił Ci, obdarzał zdrowiem i siłą oraz niegasnącym zapałem w pracy duszpasterskiej. Szczęść Boże!
Czcigodny księże prymicjancie Czarku, w uroczystym dniu Twojej prymicyjnej mszy świętej, przypadającej w szczególnym dniu zesłania Ducha Świętego, wspólnota parafialna na Stanisławówce przeżywa ogromną radość z kapłana, którego Bóg wybrał z rodziny salezjańskiej. Kardynał Stefan Wyszyński mówił: tajemnica powołania leży w sercu Boga. Dobremu Bogu składamy dziś dziękczynienie za Twoje powołanie. Pamiętajmy Cię, księże Czarku, jako dobrego diakona, który przez 4 lata modlił się razem z nami i służył Bogu z radością. Ja dziękuję Ci serdecznie, księże Czarku, że każdego dnia, przechodząc koło mojego pokoju, zawsze miałeś dla mnie słowa radości, pożegnania każdego dnia. Naprawdę, serdecznie Bóg zapłacz. W imieniu wspólnoty Chrystusa, u progu kapłańskiej drogi, życzymy Ci, księże Czarku, abyś napełniony mocą Ducha Świętego nieustannie odkrywał w sobie moc, niestrudziennie głosił Słowo Boże, zawsze pełnił wolę Boga i umacniał wiarę, głosząc Ewangelię wszędzie tam, gdzie Cię Pan pośle. Życzymy radości każdego dnia spełnionej kapłańskiej służby. Życzymy, abyś podążając drogą kapłańskiego powołania, niósł Bożą miłość, niezachwianą wiarę i nadzieję. Niech Pan darzy Cię zawsze swym błogosławieństwem, a w Twym sercu, nawet w przeciwnościach, niech rozkwita Boża radość. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i pokojem. Niech Duch Święty nieustannie Cię prowadzi i umacnia. Matka Boża, wspomożycielka wiernych, niech macie w swej opiece będzie przewodniczką w drodze do Boga i wyprasza potrzebne łaski. Twoi patronowie niech orędują za Tobą w niebie. Twoja praca kapłańska niech przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię. Drogi księże Czarku, by grupa komputerowa imienia Matusi Małgorzaty wdzięczni za Twój ogromny trud, jaki włożyłeś w naszą naukę obsługi komputera, składamy Ci szczere, najserdeczniejsze życzenia. Niech Cię Bóg wspiera swą wszechmocną dłonią i niech Ci Twoja praca obfity plon przynosi, a Maryja wspomożenie wiernych niech wspomaga Cię swoim kapłańskim pracy i życiu. Szczęść Boże! Rodzina Radia Maryja, dziękując Panu Bogu za wysłuchanie naszej modlitwy apostolatu Margaretka, doczekała dnia 23 maja bieżącego roku, kiedy to nasz ksiądz Cezary odpowiedział Bogu tak w sakramencie kapłaństwa. Otaczając dalej modlitwą księdza Cezarego, życzymy światła i mocy Ducha Świętego w ciągłym poszukiwaniu prawdy w trudnościach życia codziennego z każdym spotykanym człowiekiem. Niech Jezus, Maryja i święty Jan Paweł II będą przewodnikami życia kapłańskiego, aby u Jego kresu Maryja przyozdobiła wieńcem chwały na życie wieczne. Dziś w szczególny sposób dziękujemy Panu Bogu za wspólnie przeżywaną z księdzem Cezarym mszę świętą prymicyjną w dzień zesłania Ducha Świętego. Niech Pan Bóg w tym szczególnym dniu
dokona wylania darów Ducha Świętego na księdza prymicjanta, aby mógł z jego mocą przemieniać oblicze ziemi, do której zostanie posłany na służbę kapłańską. Z głębi naszych serc zapewniamy o dalszej modlitwie. Szczęść Boże! Ja jeszcze chcę, księże Cezarze, dołączyć, żebyś, księże, zawsze, a to zawsze był wierny Bogu, Ewangelii i był wrażliwy na potrzeby ludzi biednych, aby swoim życiem dawał znak miłosierdzia Bożego. Błogosławieństwa Bożego w posłudze kapłańskiej, żeby ksiądz niósł dla nas wszystkich słowa wiary, nadziei i Bożej miłości. Księże Cezary, grupa salezjanów, współpracowników na czele z naszym opiekunem, księdzem Sylwestrem, on gdzieś tutaj jest, ale też się dołącza, życzy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i Matka Boża niech ma Ciebie, księże, w swojej opiece, w tej trudnej drodze kapłańskiej. Także jeszcze chciałem się dołączyć do tych słów księdza proboszcza, tych głębokich. Także niech one się staną. Amen. Z Panem Bogiem. Drogi księże Czarku, my w krótkich żołnierskich słowach najpierw dziękujemy za te 3 lata, które byłeś z nami w imieniu całej szkoły, twojej szkoły, bo tak naprawdę wiemy, że byłeś tam nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim dawałeś nam serce i za to bardzo dziękujemy. Liczymy co najmniej na kolejne 3 lata. Życzymy Ci, byś tak po ludzku, prostym sercem zawsze szedł za tym, któremu dzisiaj powiedziałeś, kilkanaście dni powiedziałeś temu tak. I byś nie trzymał tej miłości tylko dla siebie, bo miłość niedawana umiera. A my chcemy tej miłości od Ciebie dostawać, tak jak robiłeś to do tej pory. Tego Ci życzymy i życzymy, byś z tego czerpał radość. W imieniu Duszpasterstwa Akademickiego Petroklezja i Oratorium Świętego Dominika Savio chcielibyśmy Ci bardzo podziękować za czas spędzony z nami, za półkolonie, za wyjazdy, za bycie Twoje na dwudziestkach i za wszelkie dobro. Wszystkiego najlepszego.
Księże Czarku, w imieniu harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, za służbę, za dobre słowo, za życzliwość. Niech Duch Święty, ta postawa, która do tej pory była cały czas księdzem, kiedyś jak prowadziłem tutaj drużynę, ksiądz Czarek, kiedy był klerykiem w Łodzi, pojechał z moją drużyną na obóz. Ja nie mogłem wtedy pojechać. Dziękuję za to. No jest na prezydencjach taka jedna zasada, że musimy się uzbroić w cierpliwość. Poczekajcie jeszcze chwilę. Teraz będzie słowo nie księdza policjanta, ale prymicjanta. A później usiądźcie, a później będzie błogosławieństwo. Ale tylko odpowiem od razu, że kto będzie przyjmował się błogosławieństwo prymicjanta, jest w stanie łaski uświęcającej, więc pomodli się w intencjach Ojca Świętego i może dostąpić również odpustu przy tym błogosławieństwie. Teraz ksiądz Cezary. Bardzo dziękuję za tych wiele słów życzliwości. Nie chcę zbytnio już przedłużać, ale muszę wyrazić chociaż te parę słów. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za dar powołania. Poczułem dar powołania i wierzę mocno, że to jest właśnie od Pana Boga. Kiedy właśnie byłem w klasie maturalnej, dopiero około 3 miesięcy przed maturą, i to było takie dla mnie zaskoczenie, z którym nie mogłem się na początku pogodzić, ale później dzięki łasce Bożej przyjąłem ten dar i za ten dar Panu Bogu bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim salezjanom, którzy stanęli na drodze mojego życia, wszystkim formatorom i w nowicjacie, i w seminarium. Przede wszystkim dziękuję salezjanom ze Stanisławówki, z mojej wspólnocie dziękuję. Nie mam słów podziękowania właśnie dla księdza proboszcza, który mnie wspierał, i dla całej wspólnoty, którzy mnie wspierali każdego dnia. Bardzo, bardzo dziękuję. I chcę podziękować oczywiście wszystkim osobom świeckim, tak indywidualnym, którzy się modlili za mnie. Tutaj wiem o przynajmniej kilku Pompejankach, które minęły i które wciąż trwają w mojej intencji. To jest prawdziwy cud, że tyle modlitwy otrzymałem. Moja droga do kapłaństwa nie była może najkrótsza, ale tutaj otoczony taką modlitwą skróciła się i dobiegła celu. Przede wszystkim osobom świeckim we wspólnotach życzę. Pierwszy kontakt taki miałem właśnie z pracownią komputerową. Bardzo im dziękuję za wsparcie modlitewne. Dziękuję wspólnocie Radio Maryja, wspólnocie też i Petroklezji, które te wspólnoty otoczyły mnie właśnie modlitwą margaretek. Dziękuję również ministrantom za przygotowanie tej całej liturgii i w ogóle za kontakt tutaj z ministrantami. I dziękuję oczywiście wspólnocie oratoryjnej za ich bardzo szczere i otwarte serca dla mojej osoby i że też mnie otaczali modlitwą i wsparciem w zasadzie na każdym kroku. Także bardzo, bardzo wszystkim za wszystko dziękuję. Panu Kościelnemu, Panu Organiście za też przygotowanie tej liturgii. Bóg zapłać.
Udzielę teraz prymicyjnego błogosławieństwa. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Chociaż nie, teraz będzie błogosławieństwo kapłanów. Ogólne. No dobrze, to ogólne błogosławieństwo. Dobra, także pochylmy głowy. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Klękamy tutaj jak do Komunii Świętej i prymicjan będzie podchodził i nakładał dłonie na wasze głowy. Oczywiście nie będzie was dotykał i każdy otrzyma pamiątkowy obrazek prymicyjny. Także klękajcie tak tutaj wzdłuż pomału wszyscy. Obrazki są nam na stoliku, będziecie wychodzić, każdy sobie weźmie po błogosławieństwie. Ciebie, Panie, i
imię Twe, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie na brzegu, razem
Rzekły me imię swoją.